wtedy na zamku, jak niedźwiedzie łaki zaatakowały? Ale cudactwo. Witaj, Wiedźminie. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki, Wiedźminie. Drzewie tylu obcych, aby tak nie było. Ludzkie ślady. Rany jakby od tępego narzędzia. Latka piersiowa gnieżdżona do szczętu. Ktoś tu się czołgał. Ktoś ze złamaną nogą. Nie lubisz srebra, co? Tych drzew nie złamał wiatr, tylko coś, coś dużego. Pokruszone kości, ludzkie. Wygląda na to, że to troll skalny. Jest martwy. Rozległe stłuczenia i zadrapania, połamane kości. Rudy, po które przyszli, za które zginęli. Czekaj, chcę porozmawiać. Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie, ja ty łup i jak tamtych. Właśnie, czemu ty ich łup? Weszli w dom. Ja mówię, człeki wam, a oni łop, łop w moje kamienie. To ja łop.
ci nie ujdzie na sucho. Tylu obcych na wyspach nie był. Witaj, Wiedźminie. Znalazłem górników. Weszli do jaskini trola i zastali go w domu. Nikt? Nikt, ale i troll nie będzie sprawiał kłopotu. Marna to pociecha. Mimo to nagroda się należy. Masz i szerokiej drogi. Ale cudactwo. Nigdy nie zapomnę, co niezgraba. Przygód szukasz?